Witajcie kochani, dziś 1 maja, święto pracy, więc pozwólcie, że i ja poświętuję. Ale, żeby nie było smutno wszystkim tym, którzy jednak czekają na ten film, oto kilka ciekawostek na temat święta pracy. Otóż swoje początki ma w XIX wieku, a dokładnie w roku 1886. W tym czasie robotnicy na całym świecie walczyli o godziwe warunki pracy, 8-godzinny dzień pracy, przyzwoite wynagrodzenie i poprawę warunków socjalnych. Dokładnie 1 maja 1886 roku klasa robotnicza z Chicago zaczęła buntować się wobec panujących zasad pracy w wielu fabrykach przemysłowych. Pracownicy musieli ciężko pracować fizycznie, nawet przez 12 godzin i więcej, a do tego warunki sanitarne, jak i socjalne były wprost tragiczne. Strajk robotników z Chicago był protestem, który został brutalnie stłumiony przez policję. Święto pracy, popularnie zwane 1 maja, jest międzynarodowym świętem klasy robotniczej, obchodzone corocznie od roku 1890, a ustanowione przez drugą międzynarodówkę. W Polsce natomiast święto pracy jest świętem państwowym od roku 1950. Nie wiem, czy wiecie, ale tego dnia obchodzimy też katolickie święto Józefa Rzemieślnika. Święto pracy obchodzone jest w wielu krajach i różne są też tradycje z nim związane. U nas w Polsce tradycją były organizowane z wielką pompą, pamiętam to jak dziś, obchody, a właściwie pochody pierwszomajowe, które zawsze były inicjatywą pozapaństwową i oddolną, organizowaną przez partie. Brały w nich udział wszyscy uczniowie, organizacje i zakłady pracy. W II Rzeczpospolitej obchody 1 maja organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną stanowiły wyraz protestu przeciwko systemowi. W czasach PRL-u, gdy 1 maja stał się ustawowym świętem państwowym, pochód był jednym z najważniejszych wydarzeń polityczno-społeczno-kulturalnych. Po upadku komunizmu pochód pierwszomajowy stracił na znaczeniu, choć podobno w większych miastach nadal są organizowane pochody pierwszomajowe, choć w skromniejszej formie. W wielu krajach Europy jest to dzień ustawowo wolny od pracy, tak jak u nas. A na koniec kilka ciekawostek. Czy wiesz, że samo słowo praca ma ciekawe pochodzenie? W języku polskim słowo praca wywodzi się prawdopodobnie od prasłowiańskiego portia. W innych językach słowiańskich, takich jak w czeskim, podobne do naszego słowa pracę oznacza ciężki, a w łacinie słowo odpowiadające polskiemu praca to labor, czyli laboratorium to po prostu pracownia. Czy wiesz, że pierwsze słowo wynagrodzenie pochodzi od łacińskiego słowa solarium, co oznacza płacić solą? Czy wiesz, że godziny pracy to jeden z elementów, który jest przedmiotem dyskusji, odkąd w okresie rozwoju kapitalizmu powstała wielka masa robotnicza i toczy się do dziś dnia? Kiedyś pracowało się 6 dni w tygodniu, co dawało łącznie 48 godzin. W Polsce zmieniło się to dopiero w czasach tzw. dekady Gierka. Aktem prawnym pozwalającym na wprowadzenie wolnych sobót był dekret Rady Państwa z 20 lipca 1972 roku. Obecnie coraz częściej mówi się o 4-dniowym tygodniu pracy, ale czy wiesz, że jednym z najważniejszych czynników, aby dobrze wykonywać pracę, jest dobra temperatura otoczenia? Podobno wszystkie organizmy żywe, w tym ludzie, reagują właśnie na zmiany temperatury. Badania wykazały, że wzrost temperatury z 22 stopni do 30 stopni Celsjusza obniża wydajność pracy nawet o 10%. Natomiast w przypadku osób wykonujących prace manualne, wzrost temperatury może przynosić skutek odwrotny. Czy wiesz, że na koniec 2023 roku liczba pracujących emerytów była większa aż o 58% od liczby pracujących emerytów na koniec roku 2011? A na koniec najlepsze. Czy wiesz, że praca ma tylko 3 zalety? Piątek, wypłatę i urlop. Miłego wypoczynku, pracusie. Za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.